Cześć dziewczyny, witajcie w programie. Wybór odpowiednich produktów higienicznych bywa sporym wyzwaniem. Mamy tyle różnych możliwości, na przykład podpaski i wkładki w różnych rozmiarach. W tym odcinku wyjaśnimy różnice pomiędzy podpaskami i wkładkami oraz podpowiemy, kiedy ich używać. Gotowe? Czym różnią się wkładki od podpasek? A. Nie ma żadnej różnicy. B. Wkładki to takie mini podpaski. C. Wkładki są na co dzień, a podpaski na okres. Wygląda na to, że odpowiedź C była najciekawsza i prawidłowa. Wkładki to nie mini podpaski, pomagają zachować świeżość. Są cieńsze i elastyczniejsze od podpasek, dzięki czemu można je nosić na co dzień. Co powiecie na mały eksperyment? Połączcie się w pary i weźcie po jednym makaronie do pływania. Wygrywa drużyna, która szybciej odklei wkładkę od makaronu. Musicie się postarać, bo wkładki zostały zaprojektowane tak, by zawsze trzymały się bielizny. Przygotujcie się, start! Jak widzicie, to nie takie proste. A to dlatego, że zadaniem wkładek jest utrzymywanie się w miejscu przez cały dzień. To doskonałe rozwiązanie na dni, kiedy nie miesiączkujecie. Kiedy już dostaniecie okres, przyda Wam się ochrona w postaci podpasek. Obejrzyjcie odcinek 3, w którym wyjaśniamy, jakie podpaski wybrać. Oczywiście, każda z nas jest inna, więc w zależności od obfitości miesiączki możecie potrzebować podpasek o większej lub mniejszej chłonności. Powiedzmy, że wybrałyście odpowiedni produkt higieniczny dopasowany do obfitości okresu. Teraz pora wyrzucić zużyty produkt. Co należy z nim zrobić? Wybierzcie balon z prawidłową odpowiedzią. Dobrze przemyślcie swój wybór, bo przed Wami kolejne niespodzianki. Niezła zabawa, co? Bez względu na to, jaki produkt higieniczny wybierzecie, dla dobra środowiska zużyte wkładki czy podpaski wyrzucajcie do kosza. Nigdy nie spłukujcie ich w toalecie. Teraz już wiecie, jak wybrać odpowiedni produkt i potraficie zadbać o codzienną higienę oraz komfort w czasie okresu.